Hubert. Filip. 92. Filip, czy wiedziałeś, że kmin rzymski to jest coś zupełnie innego niż kminek, w związku z tym wszystko jest bez sensu? 92 odcinki, Hubert, czemu mi zmylasz? No. A ile Oscarów było? 90. O, jesteśmy lepsi niż Oscary. Filip, w dzisiejszym odcinku podcastu Hammerzeit, 92, Boże, jak szybko zbliżamy się do... 93, 4... Już prawie jesteśmy, musimy jakieś odliczanie będziemy musieli wprowadzić niedługo. Okej, to poczekaj, ja odliczę, bo 92, to odliczę do 100 teraz. 8. 7. Nie, no nie. A, okej, okay, dobra. Od razu już zareagowałem. Dobrze, Filip. Napracowaliśmy się przez te 91 poprzednich odcinków, nie masz co oszukiwać. Długo poszukiwaliśmy sensu podcastu i pora odpocząć. To znaczy pora odpocząć i posprzątać po sobie troszkę. O tak, bo nazbierało się zaległości, ale żeby nie było, że od razu w te zaległości wejdziemy, to najbardziej aktualna sprawa, czyli rzecz sprzed prawie tygodnia, czyli Oscary będą tematem numer jeden, a potem porozmawiamy o serialach wszystkich, które widzieliśmy lub nie i o których wypada wspomnieć. Właśnie chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o seriale i filmy przede wszystkim, ale seriale do tej pory jakoś trzymaliśmy w miarę, że tak powiem, zbieżność. Mm-hmm. Znaczy było tutaj, wiesz, oglądanie terminowo podobne, to w tym wypadku jest zupełnie odwrotnie. To znaczy. I chciałem powiedzieć też, że się wycwaniłeś, bo serial, który ja obejrzałem, a którego ty nie obejrzałeś, to musieliśmy wyczekać, aż go obejrzeć, żebyśmy mogli na jego temat porozmawiać. A tymczasem teraz zupełnie z zaskoczenia powiedziałeś mi, i będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać na serialu, który jesteś w trakcie oglądania i ci zespoiluję przyjemność z jego oglądania. Nie, zespoiluję ci, Hubert, nie martw się, my tu nie spoilujemy. Tak więc Oscary. Tylko spoilujemy słuchaczom. Tak więc Oscary, ale zanim Oscary, to jeszcze chciałem powiedzieć, że jutro wszystkie kobiety dostaną kwiaty. Oraz Jessica Jones. Czyli patrząc na to, jak działa nasza machina do montowania, to wczoraj były kwiaty i Jessica Jones. Nie, myślę, że dzisiaj. To się okaże. Dzisiaj? Dzisiaj lub wczoraj było. Lub dzisiaj, wszystkiego lub najlepszego. Tak czy siak, wszystkiego najlepszego, czyli Oscary. Hubert, 90 raz rozdano Oscary. I po raz mniej więcej 45 rozdali je w świecie, który jest już pozbawiony złudzeń, że te nagrody mają jakiekolwiek znaczenie. Mają znaczenie dla tych, które je dostają, chyba że, tak jak Frances McDormand, zostawiają je gdzieś w barze, a potem płaczą, że im ukradli. Tam myślę, że statuetkę zostawił, ale tego pakietu gadżetów za 100 tysięcy dolarów, myślę, że raczej nie zgubił. Nie, myślę, że każdy sobie pojedzie na wycieczkę do Tanzanii i te przyklei, te plastry pod pachy, żeby na następnym rozdaniu nagród nie mieć plam potu. Tak jest, to było, był taki odcinek serialu The Sopranos, gdzie Christopher Moltisanti chciał zatrudnić Sir Bena Kingsleya, granego przez Sir Bena Kingsleya, do swojego filmu o powracającym z zagrobu mafiozie. No. I Sir Ben Kingsley zabrał go na takie luxury lounge, no, czyli takiego salonu, gdzie rozdają gwiazdorom, żeby się reklamować, firmy za darmo, najlepsze gadżety i najdroższe prezenty, wiesz, zegarki i tego typu rzeczy. I właśnie Chris Moltisanti podsumował to samo, co właśnie tyczy się tych pakietów bonusowych oscarowych, to znaczy, że najfajniejsze gówno na świecie dla ludzi, którzy najmniej go potrzebują. Nie? Dokładnie. Krótko mówiąc, ja bym przyjął taki pakiet, nawet jeśli musiałbym sobie przykleić te plastry. Lub 1/10. Lub 1/10, albo w ogóle bym pojechał do Tanzanii, gdzie jest ciepło po prostu bardzo i w tych plastrach bym śmigał. A co? Co mi szkodzi? I tak się pod pachami nie opalam. Proszę pana, zrobimy przebieżkę po kategoriach w ramach omówienia Oscarów 90th Oscars. Ale film, jako że nasza relacja spóźniona z Oscarów trochę straciła na świeżości, no, to chciałbym zaproponować dodatkową jakość. I zawsze, Hubert. Znaczy chciałbym sprawdzić trochę, zobaczymy też naszą pamięć przy okazji, jakie jest, że tak powiem, pokrycie Oscara złotym trzonkiem. Brzmi gejowsko i wchodzę w to. Też brzmi gejowsko. No ale to, czy chcesz sprawdzić, czy pamiętamy, za co daliśmy złotego trzona komu? Nie sprawdzimy, tylko zobaczymy, czy będziemy pamiętać i zasadniczo pewnie nic z tego nie wyjdzie. Ale dokładnie, tak nic z tego nie wyjdzie. Dobrze. Szczerze mówiąc, po prostu powiedziałem o tym, dlatego że pomyślałem, że zabawnie będzie brzmiało, jak powiem pokrycie złotym trzonkiem. No dobrze, nie, jakby żart akceptuję. Było to dosyć sympatyczne, ale myślę, że Hubert, do meritum, czyli do tych Oscarów. Jest tak, że oczywiście nie widzieliśmy większości filmów, które były nominowane i to się nie zmieniło. Zawsze jesteśmy świetnie przygotowani. Tak, to się nie zmieniło od czasu poprzedniego odcinka i od czasu nagrywania o trzonach. Jak się nie zmieniło? Widziałeś przecież. Nie, dobrze, zmieniło się o jeden. Okay. Dokładnie, ale dobrze. Hubert... I nie wygrał.
I nie wygrał. Tak. Żaden z filmów, które widziałem wśród nominowanych, nie wygrał. Hubert, ile filmów widziałeś z 9 nominowanych? Przypomnij państwu, bo państwo nie pamięta na pewno. Czekaj, tego nie widziałem. Widziałem Dunkierkę i co tyle prawdopodobnie. Nie, no to tu jest, to są kategoria najlepszy film, nie? Więc i to tyle, tak. Dobrze. No to Dunkierka, czy zasługuje na Oscara za film roku? Nie. Nie, dobrze. Moim zdaniem nie widziałem Kształt Wody, ten film. Nie widziałem ten film. W związku z tym się wypowiem, że wygrał niesłusznie. Wypowiem się, że chętnie go obejrzę z opóźnieniem. Wypowiem się też tak, że dużo osób mówi, że jest trochę przehypowany i w związku z tym nie zasługuje na nagrodę, ale Hubert, ja chciałem docenić fakt, że tyle nominacji i troszkę mniej statuetek, bo na 13 nominacji 4 złote ludziki to nie jest jakiś turbo wynik, ale mimo wszystko najważniejszą zdobył, że jest to jednak film o stworze z oceanu. Czyli... myślałem z tego, co czytałem w internecie, że to jest film o seksie z rybą. I że to jest taki żartobliwy sposób na określenie, za co ten film zostanie zapamiętany, czyli za to, że babka się dyma z człowiekiem rybą. You put your dick in a pie. Czyli analogicznie American Pie też powinna dostać Oscara, tak? Dobrze. Tak jest. Więc Kształt Wody sprawdzę chętnie, bo pan Guillermo robi ładne filmy wizualnie i wypaśne, a ten podobno jeszcze był wyjątkowo tani, jak na film, który się dzieje w połowie pod wodą, ale to był trik chyba, że oni to nakręcili w slow motion i puścili te takie z reflektorów światła, które imitują podwodność i napuścili dymu, a potem to w komputerze tylko udawali, że jest woda. To nie są proste rzeczy. Dodali tylko, wiesz, post-processing dodali. W każdym razie, z filmów, które widziałem, Dunkierka jest spoko, Nić Widmo widziana teraz niedawno przeze mnie, bo jest wystylizowany na maksa film, myślę, że bardzo by ci się podobał przez to, jak są ułożone dialogi, jak oni mówią i to jest w ogóle trivia, że pan Daniel Day-Lewis, najlepszy aktor świata, po raz pierwszy od 30 lat użył swojego prawdziwego brytyjskiego akcentu. W tym filmie. Wcześniej użył go w 1988 roku, a w międzyczasie grał wszystko, tylko nie Brytyjczyka. A widzisz, i to dlatego kolejny powód, dla którego powinien dostać Oscara, a nie Gary Oldman, bo gdyby te, zobacz, to jest zadanie aktorskie, któremu Gary Oldman by nie podobał z kolei, bo jakiś czas temu Gary Oldman przecież mówił, że od tego, że w tylu różnych akcentach gadał w filmach, to zatracił swój rdzenny brytyjski akcent. A pan Daniel Day-Lewis go schował po prostu i teraz go wyciągnął. Tak i dlatego jest lepszym aktorem. Zastosował metodę aktorską tym razem, gadaj jak normalnie. Tak, gadaj po swojemu. Więc Nić Widmo bardzo fajna. Trzy billboardy były moim faworytem głównie z tego powodu, że były jednym z czterech filmów z tych 9, które widziałem i były najlepszy filmem. Bo jeszcze a widziałem także ten, są bardzo ten, memogenne. Bardzo memogenne są i ten widziałem ten Uciekaj o tym chłopcu, co jest ciemny i tych ludziach, co są jaśni i oni tam się tymi rogami. No, ale no. Więc kategoria najlepszy film została przez nas wyśmienicie umówiona. Ale właśnie sobie zdałem sprawę, Filip, że widziałem co prawda tylko jeden film, tak, ale na przykład recenzję w tygodniku kulturalnym w TVP Kultura widziałem większości tych filmów. Wspaniale. I co z nich wynika? Że Kształt Wody jest słaby, gdyż jest odgrzewanym trochę kotletem po labiryncie, jeśli chodzi o wizualia i że wszystko jest trochę gorsze tam i że jest zbyt, z tego co pamiętam, oldschoolowo infantylna historia. Okay. Czas mroku, nie pamiętam, chyba nie widziałem recenzji. Dunkierka, no oczywiście, fantastyczna. No, to wszyscy wiedzą na temat Dunkierki. Trzy billboardy za Ebbing, Missouri, no świetna historia. No, świetnie. Ogląda się, to trzyma, tak? Czwarta władza z kolei, no, taki film jakby zrobiony przez Spielberga w latach 80-tych, 70-tych, taka nie tylko stylistyka, ale i narracja, bla, bla, bla. Taki film bardzo nie dzisiejszy. I Lady Bird prawdopodobnie też, ale nie pamiętam. A ten o tym, że ten, co się kłócił z Zuckerbergiem o Facebooka, że dyma jakiegoś kolesia na wyspie we Włoszech, to o nim nic nie było? Nie wiem, być może było, ale na przykład nie oglądałem i nie uważałem. Dobrze, nie uważałeś, czyli nie uważałeś na lekcji, dobrze, Hubert. Kategoria najlepszy film zaliczona, kategoria najlepszy aktor pierwszoplanowy. No dramat. Ale to znaczy, że chciałbyś, żeby to był Daniel? Chciałem, żeby to był Daniel. Ale który? Daniel Lewis Davis, yay day. Jest tylko jeden Daniel Davis Lewis. Nie jest to Daniel Kaluuya, czyli zdrajca z Czarnej Pantery. Tak, jest tylko jeden Daniel Lewin Davis Day Lewis. Daniel Windsor Davis Lewis. Tak jest. Filip, no oni sami sobie po prostu strzelają w nogę, jeśli chodzi o widowisko, w kolano się chyba sobie strzela. To znaczy, gdyby Daniel Day-Lewis w ostatniej swojej roli życia zdobył czwartego Oscara i ustanowił absolutnie niepobijalny rekord
rekord przez najbliższe dziesięciolecia, to przecież to by było tylko wisienka na torcie i może by spowodowało jakiś większy ten... A tymczasem Gary Oldman, fantastyczny aktor, przebrał się za grubego Winstona Churchilla i dostał Oscara. To po prostu to jest hollywoodzka tendencja do dawania Oscarów tym, kto ma nie najwięcej wyglądają... na sobie prostetycznych tych którzy protest. Nie wyglądają jak oryginalny aktor, ale też Hubert to jest na pewno, oprócz tego, że podobno ta rola jest bardzo dobra i jakby nie ma co się tutaj bardzo zrzymać, to jest trochę tak, że kurwa, te zapomnieliśmy o tym Oldmanie tyle razy, damy mu. A, można. Czyli trochę zasługuje. Czyli trochę jak Leo, tyle że czekał dużo dłużej. Tak, i trochę jak ten Władca Pierścieni, co też czekał dużo, a potem dostał wszystko. Dostał za trzy filmy, tak. Dokładnie. Z nawiązką. Więc pan Denzel w ogóle nic nie wiem o tym filmie, tak totalnie bardzo, w którym on zagrał. Nawet w ogóle nie rozumiem tytułu trochę. To jest jakiś koleś prawdopodobnie. To jest imię. To jest imię. Esquire. Ten magazyn? Film, nie wiem, ale to nic teraz wiem. Wykazujemy się dramatyczną ignorancją, bo na pewno to jest jakaś bardzo znana, na pewno historyczna postać. Dokładnie, postać, więc bardzo przepraszamy tak. Danielu Denzelu, znaczy się Washingtonu. Pan Daniel Kaluuya trochę siłą rozpędu dostał za ten Get Out, bo film jest spoko, ale no tu jest to samo, co zadziało w przypadku Czarnej Pantery, że to jest strasznie czarny film w białym otoczeniu i że on taki z niczego się wziął i wziął, pobił te rekordy i w ogóle, wiesz, frekwencja i że ciekawa historia, no bo ciekawa historia, ale że to tak jest trochę, no ale to wiesz, my nie jesteśmy czarnymi Amerykanami, więc nie do końca kumamy. W każdym razie Gary Oldman, jak dla mnie spoko, Hubert, gdyby Daniel dostał, również byłoby spoko. Kobita. Frances widziałem w akcji, w filmie o trzech billboardach i absolutnie fantastyczna rola i bardzo się cieszę, że dostała nagrodę, mimo tego, że prawie ją zgubiła. A co się wydarzyło? Nie wiem. No bo polazła potem na after party i ktoś jej buchnął tegoż Oscara i szybko znaleźli pana, który buchnął Oscara i ona mówi, ale wypuśćcie go, nie, bo on taki coś tam. To są takie historie wymyślone, oni wszystko udają, że nie. Ale są tacy... potem policja z Los Angeles powiedziała, dobrze. Policja z Los Angeles też jest tak pełna aktorów po prostu, tylko że takim coś nie udało im zostać znanym aktorem. No, to cały Los Angeles jest pełny aktorów, którzy nie zostali aktorami. I nie oszukujmy się, Margot Robbie powinna dostać Oscara, dlatego że na żywo jest absolutnie przepiękna, a w tym filmie ją zbrzydzili. A także ponieważ? Ponieważ jest z Australii? Nie, ponieważ ale ma dupcie jebana. A, cytując naszych współoglądaczy. Zawsze i wszędzie film, to jest. Nie, ja zgadzam postawa. Się absolutnie, ale pani Margo jest super fajna i ja ją dodatkowo cenię, bo ona jest fanką metalu, Hubert, więc i słucha Slipknota, więc high five Margo robi. Meryl Streep to wiadomo, 21 nominacja, więc ona jest po prostu... Weteranem, tak? Ona jest weteranem i ona... Ale Filip jakby pożyła jeszcze z 70 lat, to dogoni Johna Williamsa, jeśli chodzi o liczbę nominacji. Nie, bo jak pożyje 70 lat, to ona zacznie dostawać nominacje za muzykę też, bo zacznie komponować, myślę. Bo już wiesz, osiągnie max level w aktorstwie, więc zacznie się kształcić w innych kategoriach. Pani Schwarzy Ronan, to ona jest na początku swojej drogi, bardzo się cieszę, że wyrasta na turbo zdolną dziewuchę, którą zresztą była od początku, ale że wyrasta na jeszcze zdolniejszą. Jak obejrzę łamane na jeśli obejrzę Lady Bird, to się wypowiem może w tym temacie. Pani Sally Hawkins, no to ona się dymała z rybą, więc tutaj jakby nie wiem. I nie mówi jeszcze w filmie. To też jest ważne, że umie zagrać, nie mówiąc. No tak, albo po prostu dlatego nie dostała po prostu nagrody, bo stwierdzi, że za mało mówiła. Dobra rola, ale za mało mówiła. Super. Najlepszy aktor drugoplanowy, drugi billboard z trzech, więc bardzo się cieszę. Sam Rockwell, bardzo dobra rola. Jest, myślę, że brawo. I tu jest Hubert, że druga rola z tego samego filmu. Trzeci billboard, który nie wjechał Woody'emu. Ale cieszę się, bo tak również oklaski. Ty, ale widzisz, to jest taki dis, nie? Straszny, bo to jest nie dość, że nie wygrałeś Oscara, to znaczy, że nie zagrałeś najlepiej w ogóle w roku, no. Nie? Ale jakbyś był na liście nominowanych, to jest wszystko super, ale jak przegrasz z kimś, kto grał w tym samym filmie, no, to znaczy, że zagrałeś gorzej od niego, ewidentnie. A on grał jego przełożonego Hubert w tym filmie, on był komendantem, a ten był po prostu, wiesz. Więc jest to dis. No, gdyby była kategoria najlepszy aktor w zastępstwie Kevina Spaceya, to myślę, że Christopher Plummer. Tak, miałby bardzo dobra szansę. Rola, bardzo się cieszę. Pan Willem za Florida Project, który bardzo chętnie obejrzę kiedyś, bo słyszałem, że to jest ekstremalnie sympatyczny film i taki bardzo indie. Co to w ogóle... faktu, że te role pana Willema Dafoe i Christophera Plummera w tej kategorii, w sensie nominacje, wydają mi się takie mocno naciągane? Takie te do... Nie naciągane, tylko to są te takie, co wiesz, że nie wygrają, ale, że są ale... nominowane, okay, tylko żeby było, tam... że musi być lista pełna, nie? No może tak, ale to chciałem od razu wrzucić taką małą dygresję, bo w tym samym dniu, kiedy są Oscary, są rozdawane od tam kilku czy kilkunastu lat nagrody za filmy niezależne. Independent Spirit Awards i
zwykle jest tak, że Oscary są coraz grzeczniejsze, jeśli chodzi o żarty i te wszystkie tam eventy, bo teraz jakby monolog otwierający był bardzo bezpieczny, było trochę żartów z molestowania, trochę żartów z tego, że wiesz, czarni rządzą teraz i kobiety rządzą. Ale rozumiem, nie wiem, bo nie oglądałem, ale nie widziałem też nawet tego skrótu, ale to znaczy, że były żarty z molestowania na zasadzie takie, że ułagadzali tę sprawę? Że my jakby jesteśmy tego świadomi i to było grube bardziej wytykanie grubych wieprzy, ale tak w sposób taki delikatny, a właśnie te Spirit Awards, to one są takie, że tam, wiesz, faki mówią na scenie i tylko, że to nie jest puszczane w telewizji, więc tam sobie mogą pozwolić i tam cisną grubo i po prostu zrównali Harvey'a Weinsteina z ziemią i wszyscy tam, wiesz, kurwa, tępy grubas, bardzo klaskali, ale na co chciałem zwrócić uwagę, że od kilku lat na tej ceremonii filmów niezależnych, jest bardzo ważne, it's independent very much, 3/4 filmów to są te same filmy, które są nominowane do Oscarów. Znaczy, to są ci sami ludzie, którzy są w trochę gorszych strojach. Czyli zupełnie nieświadomie dla nas żyjemy w epoce kina niezależnego. Dokładnie tak. Wielkie hollywoodzkie produkcje są kinem niezależnym. I że ci sami ludzie są w gorszych strojach na tej, wiesz, też się śmieją, że to jest namiot na plaży. Nie w gorszych, tylko w bardziej niezależnych. Bardziej niezależnych strojach. Są w ten, a potem wiesz, szybko do domu, pachu, pachu, ciachu, ciachu i wiesz, suknie i Louis Vuitton, proszę pana, i wjeżdżamy w Kodak Theater. No bo zakładam, że w Kodak Theater pewnie mają, wiesz, nie, lepszy catering, nie? W FYE, wiesz, jest lepszy. Wiadomo, no i te, wiesz, te gratisy są, myślę, atrakcyjniejsze, nawet jeśli są nieoficjalne. Najlepsza rola drugoplanowa to pani Alison Janney, którą bardzo dobrze znam z twarzy, ale nie jestem w stanie wymienić ani jednego filmu, w którym grała, mimo tego, że na pewno widziałem mnóstwo, bo przeczytałem gdzieś, że ona ma 120 ról na koncie telewizyjnych i filmowych i że w końcu się doczekała wyróżnienia, na które zasługiwała już dawno, więc brawo. Leslie Manville za Nić Widmo jest fajna rola, bardzo spoko, doceniam. To jest pani, która gra siostrę Daniela w tymże filmie i to jest trivia, że jako, że Daniel Day-Lewis... Chciałem powiedzieć, że byłoby ciężko, gdybyś ty miał decydować o tym, kto dostaje Oscary. Nikt by nie dostał, bo wszyscy by dostali. No, jak, no, co sądzicie o roli pani? No, spoko, fajnie, nie, lubię ją. Dobrze, okay. Tak? Dokładnie. Ja bym dał, bo widziałem dwa role widziałem z tych pięciu. Bym dał pani Mary J. Blige za film Mudbound, który jest filmem Netflixa. To jest, podkreślę i wrócę do tego, Hubert. Tu zarzucam haczyk i wrócę do tego haczyka. Za to, że ona była, albo może dalej jest, ale chyba tylko była wokalistką R&B, odnoszącą wielkie sukcesy, a teraz po prostu nie do poznania zmieniła się w wystrzałową aktorkę. I to jest metamorfoza, proszę pana, nie ten sztuczny nos, to Nicole Kidman se przylepiła w filmie Godziny, tylko tak jak Justin Timberlake, przejście z popu do aktorstwa. I wiesz, z powrotem do popu. I z powrotem do popu. Seamless transition, my friend. Więc szacun. Chciałem powiedzieć o ciekawostce z filmu Nić Widmo, ale zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że nikogo to nie interesuje. Tak jest. Hashtag nikogo, więc jak przejdźmy dalej. Ciekawostka, która nikogo nie interesuje. Filip, najlepszy scenariusz adaptowany i największa porażka tych Oscarów poza pominięciem pana Daniela Louisa Davisa Day-Lewisa. Czyli Logan czy Disaster Artist? Nie, czyli Disaster Artist, szczerze mówiąc, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, ale no. Filip, najlepszy scenariusz adaptowany. A? Patrz, czyli najlepszy sposób adaptacji czegoś w coś innego. Przecież tak. Różnica jakościowa między tym, co do tej pory widzimy w filmach komiksowych, a w tym, co widzieliśmy w filmie Logan Wolverine. Logan X-Men 3. Tak. Jest tak dramatyczna, że chociażby z tego powodu, że oni tym filmem udowodnili, że można do jasnej cholery zrobić niekoniecznie pastiszową dobrą historię z komiksu, głupawego, nie, to chociażby samo to zasługuje już na nagrodę. Ja myślę, że w tym wypadku niestety jesteśmy jeszcze na tym etapie, że nagrodą była sama nominacja, co no tak, jakby jest wyróżnieniem i super ekstra i bardzo się cieszę. I że to pokazuje, że nagle, tak jak wiesz, wygrał wszystko, co mógł wygrać, prawie wszystko. Film o człowieku rybie, czyli jakaś tam historia z pogranicza fantastyki, science fiction, mimo tego, że historia miłosna i taka prosta i skopiowana, jak tam powiedziałeś wcześniej, to jest taki typowy film komiksowy, w sensie, że jest superheros, który musi pokonać zło w jakiejś tam formie, ale on jest nietypowy w tym, co robi. I za to dostał nagrodę i to jest, myślę, za wszystko, bo nie wiem, czy on był nominowany Logan gdziekolwiek indziej, chyba nie. I to jest to największe wyróżnienie i poczekamy tak 2-3 lata, proszę pana, i trafi się coś. I czwarta część Avengers zostanie filmem, ona który będzie jak Władca Pierścieni, tak, skasuje wszystko. I za nieanglojęzyczny też, bo będą mówić po kosmicemu. Czego nam i wam życzymy. Tak jest. Guillermo, jako pan Guillermo, najlepszy reżyser. No wiadomo, okay. Jak jest Guillermo del Toro i
kręci filmy, no to jest bardzo prawdopodobne, tak, że będzie... Czyli w ogóle cała ta ekipa jest spoko. Pani Greta, która jest wyróżniona tym, że od 10 lat chyba nie było kobiety reżysera nominowanej, więc w ogóle super, brawo. I ona też głównie była aktorką, z tego co pamiętam, i teraz się wzięła do... I proszę, jaki talent, więc w ogóle ekstra. Ja chciałem tylko powiedzieć, że Christopher Nolan jest kolejnym Martinem Scorsese. Znaczy, wszyscy mówią, że najlepszy, najlepszy, a on widzi, kurwa, mój Oscar. A w końcu dostanie Oscara za jeden z gorszych filmów, ale tak długo czeka, że dostanie, dokładnie. Tak. Więc ciśniemy dalej, najlepszy nie, film, ale ja pominąłeś nieważne. Pana Paula Thomasa Andersona, ja Paula, który Pana jest Paula, dobrze, po prostu, no, wiesz, przegenialnym artystą, ale ma ten problem, że kończą mu się aktorzy, bo albo umierają, albo rezygnują z aktorstwa po graniu w kilku jego filmach. Trochę w związku tak. z tym zastanawiam się, kto będzie jego następną wielką muzą. Poczekamy, zobaczymy. W każdym razie ja pana Paula Thomasa cenię niezwykle za wiele filmów, o których wspominaliśmy już kiedyś. Ty głównie za Aż poleje się krew, ja głównie za Magnolię, ale jakby nie było, jest to gejzer Hubert talentu, pozostając w nomenklaturze homoseksualnej. I kreatywności, i artyzmu, i wielu innych rzeczy. Wielu innych rzeczy. To jeszcze Jordan Peele, nominowany. Brawo. Brawo. Okej. Okay. Next. Koleś, który się bardzo dobrze poci na memach, tak? A to jest, tak, to jest też memogenność, no ale to jakby nie było, wiesz, być może minionej już kariery komika, zobaczymy. No mam nadzieję, że nie, bo duet był bardzo zacny. Najlepszy film nieanglojęzyczny, nic nie wiem, oprócz tego, że chciałem obejrzeć The Square i to kiedyś zrobię, oraz Mój tata mówi, że Niemiłość jest fantastycznym filmem. Ale ty nie oglądasz filmów, których, tata w których mówią nie po angielsku i w których mówią nie z amerykańskim akcentem. Bywam oglądaczem takowych, ale nieważne. Najlepsza piosenka oryginalna, dajcie spokój, to jest kategoria, która jest w ogóle... Come on. Tak ja, jest. Już kiedyś mówiliśmy. Jest nieistotna. Muzycznie tutaj bym chciał powiedzieć, że w sumie nie wiem, Hans Zimmer tak tam dobrze pocisnął, Johnny Greenwood bardzo ładnie pocisnął, bo to była super klasyczna hollywoodzka muzyka w tym filmie. Ja nie wiem, czy ta Dunkierka nie powinna raczej być tutaj, muzyka nie podpada bardziej pod mimo wszystko efekty dźwiękowe, albo coś takiego. No właśnie, tutaj jest taki odgłos zegarka z ale nagrywanym. Pamiętaj, że chyba była nominowana Dunkierka w dźwięku i wszystko dostała. No, i mogła. Bardzo dobrze, i to akurat czyli, jest... Bo tam jest sound mixing i sound editing. Zawsze chciałem powiedzieć, że to jeśli jest jedna chodzi, kategoria, nie? Że kategorie techniczne w Oscarach zawsze wypadają jakoś dużo, dużo lepiej. Chyba decydują o tym ludzie, którzy się na tym znają. Dokładnie. A nie po prostu, wiesz, Kevin, właśnie Kevina też wyjebali pewnie, nie? Z Akademii. On na pewno był członkiem. No, członkiem. Czy był? A nie, nie był. Znaczy, mógł nie być, ale prewencyjnie. A nie, był, czekaj, on jakieś dostawał przez te filmy do For Your Consideration. Być może. Hubert i teraz idziemy do kategorii po tym najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, która też hashtag nikogo, ale pamiętasz ten haczyk, co go zarzuciłem 5 minut temu? Pierwszy Oscar dla Netflixa. Mój Boże! Icarus jest filmem wyprodukowanym przez i trafiającym na platformę Netflix. Lecz i to nie w Polsce? Nie, u nas też jest. I to jest, proszę pana, pierwszy przykład na to, że ci wszyscy tam, wiesz, to nie, Netflix, dlaczego w ogóle bierzecie ich pod uwagę, nie jest kinowy film, to wiesz, jak zrobili tak jak Tommy Wiseau, czyli wpuścili film do kin na 2 tygodnie obowiązkowe, a tak generalnie jest dostępny na platformie na jeden, wiesz, one click away i dostał. To znaczy się, że jednak tam jest potencjał taki, o którym my wiemy bardzo dobrze od dawna, ale ci wszyscy, te wszystkie niedowiarki, proszę pana. To jest ta foot in the door. To znaczy teraz dokładnie, wsadzili foot i teraz za zaraz rok sadzą, dwa filmy, no, za 2 lata 5 filmów, no bo przecież Mudbound. Za 10 lat same filmy z Netflixa. Oscars, 95th Oscars, sponsored by Netflix. Albo po prostu Netflix zrobi swoje nagrody, które natychmiast staną się dużo bardziej popularne niż Oscary. I będzie swoje filmy ten, bo to też będzie ceremonia, będzie dostępna na żywo tylko w Netflixie, na Netflixie i tylko na Netflixie, wiadomo. Tak czy siak, Mudbound też był nominowany kilka razy, to też jest film Netflixowy. Icarus dostał nagrodę, więc oklaski. Animacja, tutaj mieliśmy trochę nadziei, że wiesz, Polska, głupcze. Polska głupcze, lecz Pixar głupcze. Jednak Pixar i Meksyk, proszę pana, i wzruszająca historia jakiegoś chłopca z gitarą. Tutaj i który trafia do... Takie ręce w górę, ten stickman taki. Tak, nie i wiem. Który mój synek nie chciał tego oglądać, niestety, gdyż za dużo kościotrupów w tym filmie jest. No. Trochę jeszcze nie ten moment, nie ceni kościotrupów. Jest to możliwe, tak. Tymczasem, Filip, ja się do jasnej cholery pytam, gdzie jest nominacja dla Batmana, który był, prawda, w 2017 roku? W lutym był, no. No, o. Gdzie jest do jasnej cholery, tak jak film Lego został pominięty, jeśli chodzi o nagrodę, to teraz już degradacja totalna, a przecież a oni filmy czekają... Lego są najlepsze od tego oni wszystkiego tutaj. Czekają na Lego 2, żeby dać za te wszystkie poprzednie. Lego 3 raczej. Albo Lego 3, dobrze.
Scenariusz oryginalny, tutaj było pole do popisu dosyć szerokie, no i pan Jordan za Uciekaja. Jestem w stanie się zgodzić, chociaż twierdzę wciąż, że Trzy Billboardy są najlepszym filmem, inaczej, byłyby najlepszym filmem zeszłego roku, gdyby w Polsce wyszły w zeszłym roku. A że w nie były, to Blade Runner, który... Którego tu w ogóle nie ma, jak nie, co. Jest, tylko w tych właśnie innych kategoriach. No właśnie, chciałbym, że na razie póki na razie co... go nie ma, ale jako, że Google nam sugeruje kolejność kategorii, no to pan Roger Deakins za Blade Runnera. Po raz kolejny nagroda na zasadzie nagroda za niedługo wszystko. Umrze, więc trzeba tak, mu dać nagrodę. Trochę umrze, nagroda no, za ale wszystko, trzeba przyznać, ale... słusznie, bo twórcze rozwinięcie, ale przy zachowaniu znanej stylistyki. Więc oklaski bardzo się cieszymy. Krótkometrażowe filmy dokumentalne, animowane, inne, nie jest to ważne. Efekty, Hubert, znowu Blade Runner wjeżdża. Jestem w stanie się z tym zgodzić w 100%. Gwiezdne Wojny... One tak chyba z rozpędu dostają, bo wszystko jest super wyśmienite, ale nie było łamania granic i przekraczania, proszę pana, ścian i innych rzeczy, które można robić, niszcząc je. Więc nie bardzo. Kong, no dobra, no gość był małpą, nie? Więc dużą. Super. Jeśli chodzi o bycie małpą, to jednak zdecydowanie Wojna o planetę małp, bo tam wszyscy aktorzy byli, oni byli małpami, Hubert. Lecz nie wiem czemu strażnicy, i też a właśnie nie Thor na przykład. No dokładnie, tutaj jest bardzo subiektywne i nie wiem, chyba że komuś się super spodobał ten kreskówkowy efekt tych oczu takich, no, może jak tak oni śmigali przez te portale. Za to na przykład nikt nie docenił, rozumiem, dubska Hulka. Które było bardzo ładnie też no, efektem. Więc może tak. Najlepsze kostiumy, to ja tylko chcę powiedzieć o tym fragmencie, bo to jest pan Niedźwidmo, bo to jest film o kostiumach, więc jakby trudno, żeby nie dostał za te kostiumy, szczególnie, że w ogóle w ramach aktorstwa w domu mody pana Daniela Daysona były prawdziwe szwaczki zatrudnione. W sensie one grały szwaczki, inne zupełnie. Ale... Filip, ja tego filmu nie mam zielonego pojęcia, co o nim sądzić, bo nawet nie wiem, czego się spodziewać, pani, więc nic mi nie uda, bo ja chcę być zaskoczony. Nie, dobrze, więcej ci nie powiem, tylko chciałem powiedzieć, że to jest jeden z tych rzeczy, które są trochę kreatywne, jeśli chodzi o Oscary i żarty. Bo pan Jimmy Kimmel na starcie, oprócz tego, że wykonał monolog, który był poprawny, ale bez jakichś tych, jak to się mówi po polsku, highlightów, to na sam koniec powiedział, że impreza jest długa i wiemy, że się nudzicie i trochę wam niewygodnie. Oczywiście możecie przemawiać tyle, ile chcecie, ale jak chcecie podziękować mamie, tacie, babci, whatever, róbcie, co uważacie za stosowne, ale jeśli wykonacie najkrótszą przemowę, a ja mam stoper i będę wam mierzył czas, to wtedy... I zrobili w klasycznym telemarketerskim, przepraszam, telezakupowym klimacie. Scena podjechała do góry i Helen Mirren stanęła koło nowego skutera wodnego i Jimmy powiedział, że to jest skuter warty $17,000 i on ma takie oto funkcje jak ten. I pan Niedźwidmo, pan Mark Bridges wykonał najkrótszą przemowę, która była zupełnie nieśmieszna ani w ogóle, tylko po prostu podziękował reżyserowi, podziękował aktorom, baba, trwało to 30 sekund i dostał skuter. Oscara i skuter, więc on jest prawdziwym zwycięzcą. Tak, prawdziwym zwycięzcą tych Oscarów. Najlepszy montaż Dunkierka, jestem w stanie się zgodzić, bo pomontowany ten film jest jak jasna cholera. Jest bardzo pomontowany, szczególnie że właśnie ten... Natomiast ciekawi mnie tutaj nominacja dla Baby Driver, bo co jak co, ale to, jeśli chodzi o te kwestie techniczne, to był taki mocno... Ja myślę, że to chodzi o dopasowanie do muzyki. A w sensie o te sceny, gdzie on idzie przez miasto w słuchawkach i ten. One były super fajne i myślę, że nominacja nie jest takim jakimś zaskoczeniem wielkim, bo no, trudno jest, w sensie mam wrażenie, że wśród tych wszystkich nominowanych filmów, bo to są generalnie duże filmy, tu nie ma takich małych zaskoczeń, a jeżeli są, to one się zdarzają super rzadko, to trudno jest o filmy, które robią coś naprawdę innego, w sensie starają się jakąś granicę przekroczyć, że jest wow, nowy sposób pokazania fabuły, chronologia zaburzona, jak Dunkierka, no tak jak w Dunkierce, dlatego Oscar. I właśnie myślę, że sam fakt dopasowania akcji do muzyki, który w pierwszych 15 minutach jest przezajebisty, a potem się trochę rozłazi, w tym, że Baby Driverze, został doceniony nawet dwukrotnie, bo dwóch jest panów i najwyraźniej Google nie może ich scalić w jedno, więc dlatego ich jest tu dwóch. Więc spoko, nominacja, fajnie, szanuję. Najlepszy dźwięk Dunkierka, nic mnie to nie dziwi, trzech panów dostało, bo tam tych gałek i tych na tej konsolecie tam było dużo pewnie, do, wiesz, śmigania. Ktoś musiał siedzieć z tym zegarkiem przed mikrofonem przez 28 dni nagrywać tak, w różnym tempie. No i Gwiezdne Wojny dostały za te 10 sekund ciszy przed wybuchem, na pewno. I co tu mamy? Scenografia, ok, kształt teraz wody. Teraz mamy tak zwane kategorie, które nikogo nie interesują. Czekaj, najlepsza charakteryzacja. Człowieku, men, czas mroku. A, czyli ten gruby kostium dla Garego. Oczywiście. Trzy osoby musiały nakładać, zobacz, trzy osoby są nominowane, więc ok, rozumiem. Najlepszy montaż Dunkierka,
Jest to absolutnie już zrozumiałe. Montaż dźwięku. A, przepraszam, na jeszcze montaż dźwięku. Widzisz, Google nie umie... Las krzyży. Dokładnie, czekaj, to najlepszy krótk... ...ometrażowy film. Fil, kropki, kropki. Nie ma. Animowany oczywiście. I Alejandro za na specjalne osiągnięcie dostał. A co on osiągnął? Flesh and Bone? Flesh and whatever? On osiągnął Batmana... czekaj, co to jest? Tymczasem Filip. Nieważne. Hubert, Oscary rozdano... Tymczasem Filip. Jeśli chodzi o Oscary. Dobrze, no. Chciałem powiedzieć, że skandalem największym w trakcie Oscarów i dissem totalnym było to, że w trakcie rolki zawierającej, wiesz, odeszli od nas w tym roku, yes, nie było Adama Westa. Jak można ominąć Batmana? Pierwszego Batmana. No właśnie, to jest jakiś bezsens, no to jest głupota i to jest wstyd dla Hollywood. Rozumiem, że Batman był przede wszystkim, ten stary Batman był z serialem, ale przecież był też film, a poza tym Adam West jest postacią tak ważną dla kultury wysokiej, niskiej, średniej oraz bajek na Cartoon Network, że... No, słabe. Oraz memów w internecie. Oczywiście. Jak z tym bombem biegnie. Oczywiście, tak. Oczywiście, oczywiście. Więc no, Hubert, zawsze na Oscarach zdarzają się wpadki. Nie tak potężne jak, ej, sorry, inny film wygrał. Ale cenię, że w ogóle zwalili w zeszłym roku to na nich, na prowadzących, ale dali im złą kopertę, bo tam było napisane ta Emily jakieś. To też był żart w tym roku. Jimmy usłyszał, że ta firma tam Water Price River House. Water Price Coopers. No, że w tym roku skupią się najmocniej na świecie na dobrym przekazywaniu informacji o zwycięzcach i że zapytała, w czym się skupialiście przez ostatnie 90 lat. Więc tak, to był żart, to były Oscary. Hubert, Oscary oceniam na 5 z plusem, na 10. Nie było wpadki żadnej, ale nie było też niczego, za co je zapamiętam, poza tym skuterem. Za to zapamiętam. Tak, zwłaszcza, że nie oglądałeś. Oglądałem monolog na YouTubie. Lecz dzień następny. Tak, okay. Ale wszyscy, którzy oglądali i potem na Facebooku, wiesz, są te posty na żywo, co tam ludzie pisali, o super, wygrał nagrodę, że bardzo dobrze, że poszliście spać i staliście wyspani, bo ja teraz jestem wkurwiony i niewyspany i to była słaba ceremonia. No, ja pamiętam, my postanowiliśmy oglądać Oscary wtedy, kiedy Władca Pierścieni tak, wygrał wszystkie Oscary, to było najnudniejsze, co mogło być. Dokładnie, więc my też popełnialiśmy błędy w młodości, ale to było dawno i nieprawda, dlatego odhaczamy temat Oscarów, został zaliczony. Bardzo dziękujemy Amerykańskiej Akademii, że dalej im się chce dawać złote statuetki ludziom, którzy są super bogaci i super zdolni. Dziękujemy, do usłyszenia za chwilę. Do usłyszenia za chwilę. Okay. I właśnie wróciliśmy. Hubert, teraz będziemy sprzątać po sobie, czyli wszystkie seriale, albo prawie wszystkie seriale, które widzieliśmy przez ostatnie miesiące. Są to rzeczy raczej już nie do końca aktualne, bo jest szansa, że wy, słuchacze, widzieliście to wszystko i wiele więcej. Więc już macie doskonale opinię wyrobioną. Ale jest ona nieistotna, ponieważ liczy się tylko nasza. Bo wy nie nagrywacie podcastu, a my nagrywamy. Dlatego... Chyba, że nagrywacie akurat. To... No to dajcie lineczkę, tak. To zrobimy, ukryj komentarz. Czy ty powiedziałeś, dajcie lineczkę? Lineczkę, no wiesz, linka, nie? No, taki ja jestem, wiesz, jak te dzieciaki w internecie chcę mówić. No tak, tak, tak. Jest taki subreddit. Hello, fellow kids. Nas, tak, fellow kids. Jest tam Steve Buscemi w tapeczce ze śmigiełkiem. I z deskorolką chyba. No nieważne. Hubert, wypisałem... I too am a teenager. Wypisałem na liście kilka pozycji serialowych, z których chciałbym zacząć od pozycji zmodyfikowany wungiel, bo zdążyliśmy ją zakończyć. Czemu się śmiejesz? Nie, bo szalenie po prostu brzmi to ten... Pozycje serialowe? Tak, bardzo seksualnie brzmi pozycja zmodyfikowany wungiel. To jest bardzo zaawansowana pozycja, musi być. No, nie dość, że wungiel to zmodyfikowany. Okej, jeżeli chcielibyście nas oświecić, jak mogłaby wyglądać taka pozycja, przyjmujemy wszelkie informacje w tym temacie, ale wiesz, co byłby temat na ten podcast Kevina Smitha i Jasona Mewsa, gdzie jest na końcu sekcja Let Us Fuck i wymyślają nazwę dla pozycji. Ktoś z publiczności musi z Jasonem Mewsem ją odegrać. O, Alter Carbon, tak, to jest dobra nazwa dla pozycji. Zmodyfikowany wungiel, to jest bardzo dobra. Dobrze, to James, wróć, Jason i Kevin, jeśli nas słuchacie, to zróbcie to. Do it, jak Shia nakazywał w internecie. Alter Carbon, gadaliśmy o tym przy okazji naszego influencerstwa. Tak, i jak się zaczął? Jak się zaczął? To zdążyliśmy. To była nasza krótka, wiesz, moment chwały, kiedy jesteśmy docenieni przez kogoś. Dokładnie. Pozdrawiamy Netflix Polska i dajcie jeszcze zaproszenie. Dajcie day zaproszenie. Day na, nie wiem co będzie, na Luke'a Cage'a, bo Jessica Jones jest za szybko, a Lost in Space, którzy wyglądają super, to jest po świętach i to jakby nie będzie miał czasu.
Hubert, skończyliśmy Altered Carbon. Film, bo patrz, przejęzyczyłem się, ale tak trochę... Wiesz, bo już czuję, że to jest bardziej film. Serial wyglądał tłusto do samego końca. Fabularnie się trochę rozjechał mi, w takim sensie, że no okej, okay, trzymało się do kupy z racji tego, że nie czytałem książki i na przykład fakt, że tych super, jakim tam, envoys, jak oni byli? Emisariusze. Emisariusze to ich podobno strasznie spedalili, mówiąc niepoprawnie politycznie, czyli że oni byli, wiesz, takimi wojownikami, że po prostu... Kurde, Luke Skywalker razy tysiąc. No, chciałem powiedzieć, że ten element, znaczy siedzimy w dżungli i trenujemy się słuchając przystojnej pani, która nas mówi, że jak was będą torturować, to macie się nie dać i to jest w zasadzie o tyle. A także robi magiczne rzeczy, nie wiadomo w ogóle w jaki sposób. To był chyba najsłabszy element tego serialu, a także to, że tak jak powiedziałeś, fabularnie może nie tyle się rozjechał, co się strasznie uzwyklił. Tak, 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 dokładnie. Ta znaczy, zmieniło się w końcu, tak, tego, okay, zmieniło się w to taką tradycyjną historię, to jest główna zła i teraz musimy ją pokonać. Okej, okay, i właśnie, i że to jest ten moment, że twist fabularny to jest, o nie, siostra jest zła. Lecz dużo nagich kobiet. Właśnie chciałem powiedzieć, lecz to zaowocowało dużą ilością ciał w rozbudowanej, o rozbudowanej muskulaturze oraz miękkich częściach, które są atrakcyjne. Ale chciałem powiedzieć, że jedyny taki oficjalnie imponujący pindol był w wykonaniu pana Jamesa Purefoya. Potem już... Tylko ten ziomek, co go zabili w tym niebie dla dewiantów tak. seksualnych, to on lecz tam on był. Nie był imponujący. On nie był, właśnie chciałem powiedzieć, że to był taki kontrast. To, ty za dużo czasu już o penisach rozmawiam. Więc chciałem powiedzieć, że pani Meksykanka z dalej atrakcyjna, tak. Serdecznie ją pozdrawiam. Pani mama Sky z Shielda jest również atrakcyjna, aczkolwiek ustaliliśmy już to dawno i poza anteną, że... Co? Nie, no już starczy, tak. Nie, tak? Dobrze? Dobrze. Okej. Więc, ale Hubert to jest uzasadnione fabularnie, bo potem, znaczy wróć, nie tyle fabularnie, co ideologicznie, o. Że ona ma małe piersi? Nie, że jest dużo nagich ciał, okay. Bo w tym świecie przyszłości, który zresztą jest, używając seksualnej nomenklatury, posunięty daleko w przód, bo w książce to podobno było jakieś 2150 czy coś takiego, a oni tu dowalili jeszcze 200 lat. A Filip, chciałem powiedzieć, że myślałem, że wymyślą jakieś bardziej wyszukane, no, sam fakt, że wiesz, ludzie, którzy są najmądrzejsi i mają za sobą po prostu takie skoki cywilizacyjne, wciąż ich podstawą rozrywką jest mordowanie dziwek, jest słabe, ale... Ale to jest ludzka natura. Ale myślałem, że przynajmniej chociaż jak już dojdzie do tej sceny, gdzie udają się do tego tam domu w chmurkach czy co to było, to że jednak będą bardziej wyrafinowane metody torturowania tych biednych kobiet niż teraz zabijecie tym działkiem, co się zabija krowy, w sensie się im strzela w głowę z bliskiej odległości. Myślałem, że wiesz, tutaj będzie perwersja posunięta dużo dalej. Jak wszystko. Nie jest popsute, nie naprawiaj. Czyli najprostsza metoda jest najskuteczniejsza w tym wypadku. Ale co chciałem powiedzieć o tych nagich ciałach, że to jest po prostu przykład na to, że w przyszłości ciało to jest narzędzie. Z racji tego, że ty nie jesteś swoim ciałem, tylko jesteś sobą na pendrive'ie, to możesz być w każdym ciele, w związku z czym dlatego ona się rzucała na koniec. 10 kopii gołych zostało wyciągniętych ze snu i próbowała mieczem ciachać panią Meksykankę. No, coś słaba ona, strategia, nie? No, na zasadzie, że kosztowałeś mi dużo pieniędzy, ale zobacz, ja jestem tak bogata, że mogę... To było do już to po prostu granic absurdu, posunięte klasyczny filmowy myk pod tytułem zawsze atakują jeden naraz, nie? Dokładnie. Zaraz... Nie mogły wszystkich obudzić naraz, ona? No ja powiem dlatego, że świadomość może być w jednym ciele tylko, znaczy teoretycznie, ale tak. Była tam ta, był pan Przecież on nawet sam ze sobą Dmitry. Gadał w pewnym momencie. No i on stanowa się dlatego, mówię, że to są takie można by to zrobić lepiej, ale rozumiem, że I też niestety bardzo mi jest przykro, że w tym serialu też ulegli temu, że jest Deus Ex Machina, to znaczy jest bardzo trudno zrobić klona swojej osoby, ale akurat mamy tutaj maszynę 3D. Taką, którą zrobimy to w 5 minut, a teraz przetransferujemy twoją świadomość, to jest bardzo trudne, ale będzie trochę tylko bolało i w następnej scenie już jest zrobione. To było takie trochę strasznie po łebkach, ale ogólnie... Nie, ten serial jest spoko, ja mam wrażenie, że on trochę dostał dużo negatywnych ocen właśnie dlatego, że... Myślę, że hype był za duży. Strasznie był duży hype. Duża część widowni jednak zna książkę, bo ta książka jest super popularna i uznana i w ogóle my jakby średnio znamy, w związku z czym byliśmy w tej grupie nieskalanej wcześniejszym nastawieniem.
wyglądał przebogato i pod tym względem nie można się do tego serialu przyczepić ani troszeczkę. Historia uprościła się dosyć mocno, jest potencjał na rozwinięcie tego wszystkiego w drugim sezonie, nie wiem na ile on będzie współgrał z fabułą książki, jest nieistotne. Podobał mi się pan Joel Kinnaman w głównej roli jako zblazowany noir detektyw, jego plecaczek Hello Kitty, który... Pełen narkotyków. Tak, pełen narkotyków, więc generalnie nie było źle, bawiłem się dobrze, chętnie oglądałem kolejne odcinki i myślę, że to jest jedyna słuszna opinia, w sensie trudno się tym serialem zachwycać na jakiejkolwiek innej płaszczyźnie poza wizualną, ale też nie można wieszać za dużo psów na nim, bo to nie jest żadna padaka. I jeszcze jedna rzecz mnie bardzo zaciekawiła, to znaczy, bo jest sobie ciało prawdziwe tam, ale ta córka pana sidekicka tak. Przetransponowała się do ciała syntetycznego, który ma tę zaletę, że jest mystik, to znaczy może się zmieniać tak, co chce. No. I się zastanawiam, dlaczego wszyscy ludzie z tego nie korzystają, przecież to jest dużo lepsze, dokładnie. Dużo poręczniejsze i Hubert nie ma żadnych ograniczeń w porównaniu do... super drogie prawdopodobnie, to jest jedyna przeszkoda. No właśnie nie, właśnie skoro tam było pełno tych... Bo to była bogata, w sensie droga instytucja dla bogatych ludzi. Ja nie wiem, ale wydawało mi się to tak dziwne, że to zrobili z tego jakiś, jakby ona, wiesz, poświęciła się, że specjalnie w gorszym ciele, w sensie nieprawdziwym, tylko syntetyku zostaje, ale to przecież de facto nie ma żadnej różnicy, bo sam powiedziałeś, że ciało jest tylko tutaj przyrządem. Dokładnie. No nic, są tam rzeczy, które można by wygładzić, uprościć. Ale ogólnie jest spoko. Ogólnie jest spoko, więc Altered Carbon, pozdrawiamy twórców, nie było najgorzej. Myślę, że wyjdzie wam to lepiej, jak się rozpędzicie za ten rok, dwa, trzy, czy kiedy będzie drugi sezon. I będzie jeszcze lepsza impreza. Tak, więc kropeczka na liście, idziemy według listy? Tak, idziemy według listy, bo dobrze. Inaczej się Agenci pogubimy. Tarczy, Hubert, sezon 5, który wrócił do nas po przerwie olimpijskiej. I który, powiem ci Filip, mimo że z wyszkującej bardzo tendencji jakościowej, to znaczy ten sezon trzyma poziom bardzo wysoki, to muszę przyznać, że już trochę Agenci Tarczy mi spowszednieli. Mi też super spowszednieli i to jest właśnie taki trochę taka sytuacja, kiedy coś, to jest jak stracimy ich, bo jest ryzyko, że to jest ostatni sezon, bo tak mówili, że napisaliśmy ostatni odcinek tak, żeby to był finał całego serialu, ale gdyby była szansa na sezon szósty, to będziemy wiedzieć, znaczy, jak ja bym bardzo chciał, żeby w tym sezonie teraz, no, zwłaszcza w najbliższych dwóch czy trzech odcinkach, bo to jest ten moment, było coś, co znowu zrobi, sprawi, że ten serial ma znaczenie jakiekolwiek. A ma Hubert, bo najbliższy odcinek, czy za dwa, nie wiem, czy ten, co będzie teraz w weekend, czy za dwa tygodnie, jest ten setny. I podobno setny zrobi coś, co zdenerwuje fanów. No i właśnie, bo tak mówił pan agent Coulson. Żeby to nie było, ale właśnie chodzi mi o to, żeby zrobili coś znaczącego, co będzie miało wpływ jakikolwiek na fabułę. Uniwersum? Tak, tak. No, żeby było super. Dokładnie tak, jak to, co sprawiło, że serial z nieinteresującego stał się interesujący. Czyli krótko mówiąc, Zimowy Żołnierz, tak? I tak, połączenie jest fabularne, które zazębiło się idealnie i zrobiło dużo dobrego. Tymczasem, Filip, z jednej strony, no, pierwsza połowa tego piątego sezonu wizualnie zyskała bardzo dużo, chociaż jest to tak mniej więcej, wciąż jest efekt pod tytułem teraz jest scena, w której używamy dużo efektów komputerowych, a potem teraz jest korytarz 10, z trzema dekoracjami. Tak, są trzy plany filmowe, korytarz, sala, gdzie jest dużo kamieni, tak, i wnętrze domu pana niebieskiego ludzika. Tak. I to jednak się czuje, te dziury budżetowe, ale i tak jest dużo lepiej niż było. Tak, no odświeżenie scenerii zawsze dobrze robi. Natomiast to, co się stało, to jest to, że jest to sezon, w którym trochę, mimo tego, że jest to poprowadzone całkiem zgrabnie, to mimo wszystko Agenci Tarczy przeskoczyli rekina, bo sięgnęli po podróże w czasie, paradoksy czasowe i coś, co nigdy się dobrze nie kończy, absolutnie nigdy się tak, dobrze nie kończy. Tak, dlatego myślę, że tutaj będzie jakiś właśnie dziwny motyw czasowej pętli, znaczy dziwny, nie dziwny, bo bardzo dobrze znany z kinematografii i kiedy seriali, w jednym już ostatnim odcinku fabuła polegała na tym, że a teraz jeśli zabije was w przyszłości, to nigdy nie będziecie mogli wrócić do przeszłości i zniszczyć ziemi, to się dzieje już, ale przecież oni z tej ziemi trafili, jak to, no. Więc to jest jedynym, wiesz, jakie jest jedno wyjaśnienie tego fenomenu, to znaczy, że w momencie podjęcia decyzji tworzy się alternatywna linia czasu. To się film nigdy dobrze nie kończy, tylko powrót do przyszłości z racji swojego humorystycznego. Więc zobaczymy. Teraz w tym odcinku wrócili państwo na ziemię. Jest motyw kolejnej złej babki, która, obejrzałeś chyba ten odcinek? Jesteś 11 jeszcze nie. To nie mogę ci spoilować. Nie, no może akurat to możesz. Dobrze, to jest jakby jest lustrzane odbicie, bo wracają do świata współczesnego, gdzie jest ta pani generał, która zastąpiła zastrzelonego w głowę Talbota. I ona ma córkę i ta córka jest, że mamo, ja tak lubię Quake, a czy ty jesteś dobrym gościem jesteś, czy nie?
a potem się okazuje na końcu odcinka. I w, że... w tym świecie Shieldów super lubię Quake, to znaczy coś zupełnie innego, nie? Niż w naszym świecie lubię Quake'a. Nie, zdecydowanie coś innego. Znaczy, tak, w tym świecie nie ma gry ID Software. Że ta córka, okazuje się, że ona jest kolejną złą babką, bo jest w środku odcinka scena, gdzie są tutaj, są proszę pana, sługusy zła. Chryste, panie! Roboty. I jest tajemnicza kobieta w masce, która rzuca takimi super ostrymi frisbee. Okay. Z braku lepszego słowa. I wszyscy, to jest taka Sinara, taki odpowiednik Sinary ze świata tego. I wszyscy, czyli ja, zastanawiam się, kim ona jest. I myślałem, że tą tajemnicę dłużej pociągną, a na końcu odcinka okazuje, że to jest córka pani generał. Która poluje na agentów tarczy, którzy oni wiedzą, że oni wrócili. Nie wiedzą skąd. Chcesz powiedzieć, że ten setny odcinek to zabiją Coulsona, czy co? No bo jest przecież ten motyw, tak? Że you have to let him die. Bo on ma tutaj chorobę tą niebieskich ludzi, czy jak to bo się nazywa. Ma chorobę niebieskich ludzi, dokładnie. W związku z czym zobaczymy, co z tego wyniknie. Powrót do przeszłości jest zrobiony dosyć sprawnie. Jest nowy kosmita, ten z tych obserwatorów dziwnych, tak. Który też jest takim robotem, tak. Jest wyprany z uczuć. Latarnia i na końcu i w ogóle... zmieniają go w baterię. Ale no... tak, ale Filip, jedyne co, to po raz kolejny powiem, że to, co w Agentach Tarczy najfajniejsze, to jest postać pana Fica, który po prostu, chciałem powiedzieć, że bardzo fajnie pociągnęli ten wątek na zasadzie, chyba trochę, kurwa, za mało mnie chwalicie, że właśnie się zahipernowałem na 80 lat, żeby was to znaleźć. Nie, Fitz się, w ogóle postać Fica jest mój ulubiony rozwój postaci w przeciągu 5 lat. On się z takiego cichego, jąkającego się geeka, który doskonale zna komputery, technologię i pistolety strzelające lodem, zmienił się w Jasona Bourne'a w pewnym momencie i został nim, nie? On jakby w motywie w przyszłości, kiedy się pojawia jako ten łowca, mityczny łowca nagród z mnóstwem pieniędzy. Ale obawiam się, że nie będą w stanie w tym 5 sezonie już tak wyciągnąć tego wątku do końca, bo że on mówi, że gdzieś we mnie jest to zło, które tam wyszło. No, właśnie myślę, i teraz to, w tej pierwszej połowie ten moment jeden był taki, gdzie te głowy im obciął tym super, zrobił tą pułapkę, gdzie tym niebieskim wszystkim obciął, mówi, no co, no dobrze, żeby się bali pójść za nami. Tak to powiedział właśnie w taki sposób, mówił, o kurwa, jednak jest gorzej, nie? No, więc jakby cenię bardzo to, że Shield stara się urozmaicać formułę, bo przez pierwsze 3 sezony było bardzo fajnie, jakby tendencja zwyżkowa i fakt, że oni to połączyli jakby w taką trylogię sezonową, to było fajne i pan Hive i w ogóle ekstra. 4 sezon jest najwyżej póki co, bo idealnie połączyli 3 zupełnie teoretycznie odrębne wątki, ale w coś naprawdę fajnego i to jeszcze było związane z dużym uniwersum przez motyw technologii, która wygląda jak magia. Tak, to znaczy czyli... tak, motyw tego portalu z doktora Strange'a, to był jeden moment, w którym... Dokładnie, i to było super. Teraz jest trochę podobnie, bo znowu są dwie odrębne historie, czyli ta przyszłość kosmiczna, rozwalona Ziemia i teraz powrót do teraźniejszości znanej nam z wszystkich poprzednich sezonów. Jak to się rozwinie, jeszcze nie wiemy, bo to jest dopiero 11 odcinków z 22, czy ilu, więc jesteśmy dosłownie w połowie. Ale cieszę się, że jakby już jakiś czas temu znaleźli swoją recepturę na sukces i trzymają się jej dzielnie. Chociaż nie schodzą poniżej pewnego poziomu. Chyba, że chodzi o charakteryzację Kree, która w połowie wyglądają jak postaci ze Star Treka, a w połowie wyglądają jak pomalowani ludzie z lat 90. Bo, Filip, nie wiem, takie odniosłem wrażenie, że to, co najbardziej mi w przypadku odbioru, zwłaszcza tego pana, jak mu tam było? Kasajus. Tak? I jego brata zresztą, który miał być takim mega bad guyem, było to, że oni faktycznie byli pomalowani jak Kree, ta charakteryzacja, humanoidalna postać jest ale te fryzury, oni mieli fryzury jak boys band z lat 90. Po prostu grzywka na garnek wycięta, która psuła absolutnie wszystko. On wygląda jak przez tę fryzurę wyglądali jak pomalowani kolesie, a nie jak kosmici. Ci, którzy byli łysi, albo byli pięknymi, pomalowanymi kobietami, jak główna pani pomagierka, wyglądali dużo lepiej. Swoją drogą, jak chcecie sprawdzić, jak wygląda pani główna pomagierka w wersji cywilnej, wygląda dużo lepiej, jest ekstremalnie atrakcyjna, więc pozdrawiam. Shield bardzo spoko, w dalszym ciągu jestem... Lecz tak wiesz, to już tak trochę jak Big Bang Theory. Ale trochę tak właśnie, dlatego cieszę się, że jest perspektywa finału i jeżeli dobrze wymyślili sobie ten ostatni odcinek i jeśli to będzie koniec, to nie będzie mi bardzo smutno, bo wierzę, że godnie się pożegnają z widzami.
Tymczasem. Kropeczka. Tymczasem. Idziemy dalej, zmieniamy klimat totalnie. Serialowe zaskoczenie ostatnich miesięcy, przynajmniej dla mnie. Tak. To znaczy serial, na który nie czekałem. Tak, ja też którego nie się nie spodziewałem. Ja też nie. Który obejrzałem z ogromną radością, tak. I który w trakcie oglądania zaskakiwał mnie różnymi pomysłami. Jest to serial, Hubert, musimy przetłumaczyć ten tytuł na polski z wszystkie słowa. Koniec skurkowańskiego świata. Nie, no, tam są gwiazdki, to byś musiał powiedzieć skurłego świata albo zjelanego świata. Więc Hubert, serial brytyjski, 20-minutowy, 8 odcinków na bazie komiksu, którego nie znam. 8 razy 20 minut. 8 razy 20 minut, więc to jest taki krótszy Władca Pierścieni trochę. Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest kolejna zaleta tego serialu, no. Bo im mój syn staje się starszy, tym później chodzi spać, więc tym mniej czasu ja mam wieczorem na oglądanie seriali, więc są takie dni, że 20-minutowy serial jest optymalny. Oni o tym wiedzą, Hubert. Oni robią, proszę pana, content dla każdego typu widza. Więc tak, zgadza się. 8 odcinków po 20 minut serialu serialu drogi w zasadzie. I o dojrzewaniu, ale takim krwawo-czarno dziwacznym, typowo filmowym, bo raczej psychopatyczny morderca, a ewentualnie chłopak marzący o morderstwie, a jak do niego dochodzi, to okazuje się, że to nie jest wcale takie super, to nie zachowałby się w tak sympatyczny, on nie byłby takim dobrym człowiekiem, no po prostu. Jest niemożliwe. Nie, ale pan James i pani Alisa w swojej podróży po Wielkiej Brytanii, która jest wygląda bardzo amerykańska. Wygląda jak Stany Zjednoczone, tak? Wszystko tam wygląda, jakby to było się działo w Ameryce. No. To jest absolutnie celowym zabiegiem, na pewno, szczególnie, że mówią, że gdyby to był film, to byśmy byli Amerykanami. Tak. Ale nie są, więc to wszystko w koło jest amerykańskie na tyle, na ile może być. Znaczy, to jest fajnie zrobione, bo to jest tak, że wydaje się bardzo przez to, w jaki sposób jest kręcone, jak pokazywane, jak są dobierane kadry, mm-hmm. i jakie są dobierane miejsca, w których to kręcą. Tak. Ale mimo wszystko, jak się przyjrzysz tym wszystkim wnętrzom i tak dalej, no to są tam brytyjskie kontakty, tak, są tam brytyjskie przełączniki, tak. Wszystko jest takie brytyjskie, ale więc pokazane to jest, tak, to jest fajna rzecz wydaje, właśnie, na którą być może wiele osób nie zwraca uwagi, bo po prostu ich interesuje, wiesz, fajne postacie, ciekawa historia, zobaczymy, co doprowadzi. A tu jest właśnie taki bonus dla uważnego widza, który doceniam niesamowicie. Jestem trochę ciekawy, jak wygląda powieść graficzną, na bazie której powstał serial, bo fabuła serialu w 100% podobno jest związana z tym komiksem i nic więcej nie ma. Rozważają drugi sezon, ale już nie ma materiału źródłowego, więc jeżeli dostaną zielone światło oraz budżet, to się okaże, że to będzie historia totalnie oryginalna. I powstanie wtedy komiks na podstawie drugiego sezonu. Właśnie chciałem powiedzieć, bardzo możliwe. Jako że sezon skończył się, to mógłby być finał, skończył się w sposób nie taki dosłowny, ale no jak chcesz się dopowiedzieć, tak, no to tak. Jakby wiadomo. Nie no, historia się zamknęła i jakby nic więcej nie potrzeba. Gdyby się ten serial skończył na tym i by drugiego sezonu nie było, to byłbym szczerze mówiąc zadowolony, bo to była taka, wiesz, tak, fajna, dojrzała decyzja, na zasadzie powiedzieliśmy, co mieliśmy powiedzieć, jest spoko. Dwie rzeczy, na które chciałem zwrócić uwagę, znaczy jedna jest dla mnie albo dla nas, a druga jest dla ciebie. Pierwsza dla mnie, tudzież dla nas, jest taka, że serial mi się bardzo podobał. Uważam, że jest super fajnym, świeżym, proszę pana, dodatkiem do biblioteki Netflixa, ale byłem trochę zaskoczony, że on był reklamowany jako taka bardzo śmieszna rzecz. Pierwszy chyba jedyny zwiastun, on był, mam wrażenie, zrobiony z pierwszych dwóch odcinków, gdzie było najwięcej tych takich filmowych banałów, tak, tylko przewróconych na lewą stronę, tak, trochę tego czarnego humoru. Dowcipów, tak, z zabójczych tendencji. A potem nagle się okazało, że to się robi taki bardziej dramat niż komediodramat. Tak, nawet. Choć trzeba przyznać, że przeplatali tymi akcentami komediowymi przez cały czas. Nie, jakby zrobione to było bardzo przytomnie. Ale i właśnie nie bardzo było fajnie było zrobione, to no nie. Wysoki start, jeśli chodzi o humor, tak. A potem tak. Ale trzeba przyznać, że było tak fajnie, bo te przejścia były bardzo szybkie i bardzo brutalne między jednym a drugim, to znaczy sytuacje komiczne bardzo szybko się zmieniały w sytuacje, tak, bardzo brutalne i odwrotnie. I odwrotnie. I druga rzecz bardziej dla ciebie, to znaczy, że ja nie wiedziałem, że to pan Graham Coxon robił music. Zdecydowanie bardzo fajna muzyka, bardzo prosta muzyka, ale bardzo klimatyczna. Soundtrack na wszelkiego rodzaju Spotify'ach i Tidalach dostępny, więc polecam każdemu, bo to jest taki soundtrack, który się broni bez filmu, bo nie jest klasycznym soundtrackiem, tylko to są po prostu fajne piosenki, które były jakby wykorzystane w tym serialu. Zresztą, czego się spodziewałeś po panu Grahamie Coxonie?
No i dobrze, Hubert. Jest to kolejny element, który po prostu potwierdza na wskroś brytyjskość tego serialu. Bardzo brytyjski serial. Szczególnie, że to jest zresztą serial, który był zrobiony tam przez ten, nie wiem, Channel 4 czy BBC, whatever, i kupiony przez Netflix jako kolejny original z wielu. Tak jest. I tym właśnie dobrym połączeniem przechodzimy do kolejnego brytyjskiego serialu, który stanowi w mojej osobistej opinii absolutne apogeum sztuki serialowej Wielkiej Brytanii. Tak, chciałem powiedzieć, że obecnej. Po obejrzeniu już dosyć przeterminowanego, bo on się skończył przecież w zeszłym roku, sezonu czwartego serialu Peaky Blinders. Peaky fucking Blinders. Filip, a gdzie oglądałeś Peaky Blinders? Na Netflixie. Chciałeś tak jak ja potulnie poczekać, aż się pojawi czwarty sezon Peaky Blinders, ale nie dało się. Niestety nie dało się. Polski, nie wiem co się dzieje w Polsce, takiego, że wystarczy, że wyjedziesz tuż za naszą granicę do Czech i masz ten serial czwarty tak, sezon siak, od razu. Jak tylko się pojawi na Netflixie, jeżeli nie chcecie korzystać z miasta proxy, to absolutnie koniecznie natychmiast. Jest to serial, który umieszczam, myślę, w moim top 5 ostatnio oglądanych seriali ever w ogóle. Zdecydowanie. I to, jak przemyśleli sobie czwarty sezon i to, jak go skończyli, uważam za absolutny majstersztyk i bardzo jestem bliski w odczuciach do tych ludzi, którzy mówią, że arcydzieło i najlepszy sezon z wszystkich czterech. Nie wiem, czy bym był w stanie tak ułożyć, że faktycznie najlepszy sezon, ale patrząc jaki zakres fabularny miał sezon pierwszy i jak oni to rozbudowali w toku tych czterech lat. Jak daleko ta banda cyganów zaszła. Tak, jak daleko banda cyganów zaszła, to nie dziwię się, że takie opinie po internecie krążą. Tak czy siak, Hubert, teraz jestem super na świeżo, bo ostatnie 4 dni to były oglądanie. Dwa odcinki dziennie, jeden dzień przerwy. Pochłonięte, tak było, no dobra, obejrzyjmy w końcu, nie? I potem był Jezu, następny, natychmiast. I to wszystko, za co ten serial kocham, czyli to, że on jest, to jest, jak miał kolor, to jest brązowy serial, Hubert, na maksa brązowy. Brązowość została bardzo mocno wpisana w wizualną, Hubert, poetykę, bo tak mówimy ładnie w tym podcaście, serialu. Połączenie tego z bliską memu sercu gitarową muzyką ilustrującą ważniejsze sceny. Dobór muzyki jest wyśmienity. Aktorsko pan Cillian Murphy, który zawsze był zdolnym facetem, ale w tej swojej takiej nieoczywistej urodzie i tym, że wyśmienicie potrafi grać kobietę również, Śniadanie na Plutonie, polecam tak w ramach dygresji. To tutaj ten jego po prostu szorstki, niski głos i kobiety, które po prostu padają przed nim, nawet jak nie chcą, no nie, z kutasem, nienawidzę go, a potem cześć Tommy. No właśnie. I sam fakt, że jego postać przez te wszystkie dramaty, które go spotkały, się rozwinęła, o mój Boże, ja po prostu nie jestem w stanie tego ogarnąć. Ja bym raczej powiedział, że ona się zwinęła, bo on jest taki... Znaczy nie, zwinęła się, w sensie rozwinęła się, bo on ma więcej do zagrania, ale patrząc na to właśnie, jak jego droga wygląda, to on tak, on się tak, jak taki ślimaczek taki. Przy czym bardzo mi się podoba to, i to w tym sezonie też zresztą miało miejsce, to znaczy jak on mimo wszystko, jak bardzo daleko zaszedł i ile osiągnął, tak, to on musi cały czas przejść do przodu, bo jak tylko się zatrzyma na chwilę, to wariuje. To od razu jednak ta, wiesz, pierwsza wojna światowa i miesiące w okopach, jednak trafia, wiesz, w głowie siedzą tak, i to jest bardzo fajnie pokazane, że on musi coś robić po prostu, nie da rady. I sam fakt, w jaki sposób w ogóle wymyślono sobie fabułę tego czwartego sezonu, no bo patrząc jak się skończył trzeci, czyli ej, zrobiliśmy dużo gnoju, idziecie wszyscy do więzienia, ale spoko, załatwiłem, będzie okej. A w czwartym się zaczyna od tego, właśnie was wieszają. Właśnie was wieszają i jakby naturalną konsekwencją jest to, że widz domyśla się, że to będzie typowo polityczna fabuła. Czyli to, co trochę było na początku i bardzo mocno na końcu, ale 80% serialu to było rozwinięcie jednego kawałka fabuły sprzed iluś tam odcinków pod tytułem zabiliśmy kogoś, kogo nie powinniśmy byli zabijać, w związku z tym teraz mamy gnój, tak, bo przyjeżdża mafia z Nowego Jorku, żeby nas wszystkich wykończyć. I chciałem powiedzieć, że jako przeciwnik pan Spielman, proszę pana Brody, jako Luca Changreta, bardzo, bardzo mi się podobał i w tej, generalnie był na wysokim poziomie, ale ta jedna scena, kiedy on przychodzi do Tomiego, do jego firmy, wygłasza tą swoją przemowę i rozmawiają, i Jezu, on jest tak po prostu, ale ta scena właśnie, to jest taka scena, którą ja porównuję do sceny, jak się spotyka pan Ed Harris i pan Anthony Hopkins, tak, w Westworld, i to jest lekcja aktorstwa. To tutaj jest nie tylko lekcja aktorstwa w tej scenie, ale jest też lekcja tego, jak pokazać
coś poza słowami, bo tam każdy ruch, każde słowo ma swoje znaczenie. To znaczy fakt, masz ładny garnitur i pokazuje w środku, że nie ma broni tutaj, żebyś się nie martwił. I oni to załatwiają bez żadnych słów, tak? Ale i teraz tak, widzę, że ten, my mówili, że ty jesteś dobrze ubrany, ale widzę, że ja jestem lepiej ubrany i wiedzą, że mówią zupełnie nie o tym. To jest takie dobre. I każde słowo jest tam tak pięknie wyważone i sposób, w jaki pan Adrian Brody umieszcza Marlona Brando w swoim postaci włoskiego klasycznego, takiego super. Bardzo stereotypowego, takiego bardzo głęboko zakorzenionego w tej wizji ojca chrzestnego gangstera, no po prostu miażdży, a pan Cillian Murphy, który absolutnie nie ustępuje nawet na krok w tej scenie i zwieńczenie tej sceny, kiedy ta muzyczka gitarowa się pojawia w tle i on mówi Welcome to Birmingham, Mr. Changreta, i ten grazie. Głowa mi mówię, to jest genialna rzecz i od tego momentu ten sezon mnie kupił w 100%. Zresztą potem szło dużo, dużo, dużo jeszcze kolejnych fantastycznych scen. Właściwie każda scena ich konfrontacji była świetna. Nie, no super. Ten rewolwerowy niedoszły pojedynek też był fantastyczny, kiedy te emocje już im absolutnie puściły. Tak. No you i wtedy, and me, Tommy, tak, come on. Jakby tego wszystkiego było mało, to potem w czwartym odcinku pojawia się pan Alfie Salomon, który zawsze miażdży swoją obecnością. Jeśli chodzi o elementy komediowe, nawet jeśli oni nie są zamierzeni, bo tam nie ma śmiesznych scen tak naprawdę. Ale to jest człowiek, który on potrafi zrobić tak, że to jest śmieszne, co on robi, ale ty się boisz tej postaci tak bardzo mocno, tak. To jest Bane tego świata. Tak, on jest po prostu... Nie, postać pana Alfiego Salomonsa jest absolutnie wybitna. Tom Hardy pokazuje, że... Tak, on jest... No, zresztą generalnie chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o casting w tym serialu i dobór kalibru aktorskiego, nawet jeśli są to mniej istotne postacie, jak na przykład John biedny, który się nie naga za bardzo w tym sezonie, ale jego wątek był tym, który scementował rodzinę Shelby'ch w obliczu kryzysu, to wszyscy i pan Michael Gray, który przecież na początku był takim dziamdziakiem przydupaskiem, po poprzednim sezonie się wyrobił i teraz już on jest takim, w sensie on ma tam, nie wiem, 20 pewnie 2 lata powiedzmy, nie, tak strzelam. On ta takiego przez następcę swoją, wyrasta. Tak, przez tak. Swoją ranę i to, że chodzi o lasty, czyli jest takim typowym gangsterem po przejściach już. Tak wyglądają 60-letni gangsterzy, którzy mają całą rodzinę pod sobą, a on już jest w tym momencie, bo był zamach na jego życie i jedzie do Nowego Jorku prowadzić interesy. Też się wyrobił fantastycznie i wszystkie babki zresztą w tym, ten sezon też wszedł w tą nazwijmy to brzydko modę, żeby pokazywać mnóstwo silnych kobiet, ale w takim jeszcze większym natężeniu, bo tam zawsze było wszystkie postacie kobiece były tak, w tym serialu zawsze tak... to dość ważnym wątkiem była ta emancypacja kobiet w tak, tych czasach, ale tu jeszcze bardziej tak, tutaj jeszcze bardziej, bo tutaj i tutaj też mamy powrót w bardzo dużym w dużym nasileniu wątku pod tytułem komunizm, który jest gdzieś tam głęboko zbunkrowany w Wielkiej Brytanii, też gdzieś tutaj wyłazi bokami, tak? I zresztą bardzo mi się podoba, że pan Tommy Shelby przez ten czas potrafił dostać wielkie odznaczenie od króla, zostać szlachcicem, a następnie zostać szefem partii komunistycznej prawie, że tak? Tak, a teraz będzie przecież członkiem parlamentu lokalnego. Tak, jako komunista zatajony, więc w ogóle jest totalnie, wiesz, nie? Człowiek renesansu. Chciałem powiedzieć, że jeżeli ten sezon to będzie ostatni, bo na razie nie ma chyba mowy o piątym, a jeżeli jest nie, to... Nie, jest. Aha, tak, no to świetnie, tak, bo chciałem powiedzieć, że tak mógłby się skończyć ten sezon. Jeżeli teraz będzie piąty, to już nie będę czekał, Hubert, nie poczekam, a chociaż to jest też ten moment, że serial produkowany nie przez Netflixa, tylko taki, który trafia na Netflixa z opóźnieniem, ma to do siebie, że pojawia się w klasycznej strukturze. Jeden odcinek na tydzień. Całe szczęście, w tej sytuacji... Tak... Całe szczęście moja cierpliwość była mocno ograniczona, więc na wszelki wypadek przez te sześć... To jest kolejna zaleta tego serialu, bardzo silna. No. To znaczy, że ta historia jednego sezonu jest bardzo zwarta z racji tego, że mają 6 odcinków tylko na jej opowiedzenie. W związku z tym tam nie ma czasu na nawet takie rzeczy, jak w Grze o Tron się zdarzają odcinki, których nic się nie dzieje, są dłużyzny, takie tylko tak, takie zapchaj dziury. Każdy odcinek jest istotny, w każdym odcinku jest coś. Tutaj nie ma i od początku tak było, że nie ma dłużyzn, nie ma przerw, jest akcja po prostu idzie cały czas do przodu, wątki się cały czas rozwijają i to jest kolejna zaleta, ale jednocześnie ta jest zaleta dlatego, że nawet jeśli cierpliwie czekasz i chcesz obejrzeć sobie poprzez binge watching, to wystarczy, że poczekasz 6 tygodni, dokładnie, a nie 22 na przykład. Krótko mówiąc, pan Steven Knight
kreator serialu, państwo aktorstwo. Ale jak to jest pięknie wizualnie zrobione, jak to jest dobrana muzyka, jak Blinders, to jest wystylizowane, jak jest pana... użycie zwolnionego tempa wtedy, kiedy trzeba, tak jak trzeba, a nie jak u pana zakazanego. Ile razy oni idą po tej swojej fabryce? Jak on idzie, jak Tommy Shelby idzie i on ma ten taki swój chód właśnie pod tytułem te łapy, które ten... A to jest film, serial... Filip, którym rozważam też zawsze, czy ja nie zacznę palić, bo oni tak, w tym filmie jest, tak, palą, jest takie, ale takie dobre to jest to palenie, ono jest takie rasowe to palenie, że po prostu mówisz, jak ja bym, czy jeśli ja będę palił, to będę tak samo wyglądał cool jak Cillian Murphy. I tak po prostu. Od góry ten papieros tak wyciągany, to tak. Ja nie umiem. Ale to, ale to, co mogę robić, to do tego pić serialu, whisky. To pić whisky. I to jest serial, do którego nie należy pić innych trunków, jak tylko whisky. Więc, mili państwo, Peaky Blinders bardzo wysoko. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest, kurwa, wysoko. Jezus Maria, Peaky Blinders najwyżej ze wszystkiego. Więc oklaski i super ekstra. Jest spoko. I to jest koniec głównego wątku serialowego w tym odcinku, bo jeszcze mamy, ja mam tutaj dwa takie przystanki, ale tego Derka nie będziemy za bardzo spoilować. Hubert, w którym momencie jesteś w drugim sezonie serialu o detektywistycznej agencji pana Derka Gentlego? I tu pojawia się problem, ponieważ nie do końca jestem świadom, na którym jestem momencie, nie pamiętam, gdyż to jest z kolei serial, który oglądam mniej więcej z częstotliwością jednego odcinka na tydzień, ponieważ Filip... Klasycznie, dobrze. W odróżnieniu od pierwszego sezonu, który swoją dziwnością mnie pochłonął natychmiast, to w przypadku sezonu drugiego przyjąłem to, że jest spoko, jest fajne, ale nie mam takiego parcia, żeby oglądać kolejne odcinki. Rozumiem, nie wiem, czy to jest taka trochę już wysłużona formuła mimo wszystko, czy coś tutaj mi nie zagrało. Ten motyw magiczny taki jest może mniej interesujący niż... Nie, właśnie chciałem powiedzieć, że to jest jeden chyba właśnie jest bardzo interesujący. Znaczy te kolorowe kształty mi się bardzo podobają i różdżki, które siedzą i pan Warlock, który też zresztą z Shieldów żywcem wyjęty, aktor. Pan John Hanna. Tak, ale nie mam takiego parcia, jakby po obejrzeniu jednego odcinka nie mam... Rozumiem, czyli to ogólnie jest taki bardzo lightowy. To jest taki lightowy. To, co mnie zaskoczyło, to jak mało pamiętam z pierwszego sezonu, a ten serial, ten drugi sezon nie daje ci takiego oddechu na zasadzie teraz w jakiś sposób fabularny nawiążemy. Przypomniemy ci, co się wydarzyło, tylko po prostu musisz pamiętać, ta postać skończyła w tym punkcie, tak, ta skończyła w tym, ta skończyła dokładnie. W tym. I muszę przyznać, że bardzo wiele rzeczy zapomniałem i musiałem sobie potem doczytać, co tam tak naprawdę się wydarzyło. Ale jakby no jest spoko. On nie, jest trochę gorszy drugi sezon niż pierwszy. Kończy się tak jak się kończy. Jest to satysfakcjonujący seans na te 8 godzin serialowych. Jak pan skończysz, to możesz, wiesz, jednym zdaniem podsumować. Moim zdaniem bardzo okej. Była to sympatyczny oddech taki, bo to jest ewidentnie czysto rozrywkowy serial. Tam nie będziesz się jakby spinał nad dramatami, nie będziesz przemyśleń nowych miał w swoim mózgu osobistym. Bo to też o to chodzi, ale... Jest okej. Okay, to, co zauważyłem, i to jest wspólny element, to Filip ostatnio, odkąd powstał serial na bazie filmu Fargo, tak, jego 3 sezony, tak, to gdzieś tam zawsze w tych serialach teraz takich, które są trochę dziwne, jak na przykład The End of the Fucking World czy Dirk Gently, pojawia się motyw tych nieporadnych policjantów z małego miasteczka, które zawsze gdzieś tam jest zaskakująco często. Kiedyś nie spotykało się tak często tego wątku. Tutaj to jest coś, co łączy te wszystkie seriale. To jest celebracja życia w małej mieścinie, gdzie wszyscy się znają, Hubert. I się na niczym nie znają. Siebie znają, ale na niczym. I zawsze są ci policjanci, którzy nic nie wiedzą, ale nie potrafią wychodzą, broni obcygenie. Wiesz, zwycięsko z opresji, tak, bo... Wszystko jest połączone, jak mówi Derek. Oczywiście. Jak oglądaliście, to wiecie. Jak nie oglądaliście, to bądźcie jak Hubert i dokończcie. Powolutku. Powolutku. I na koniec ostatni serial, który wpisałem na liście rzutem na taśmę, głównie dlatego, że odcinek obejrzałem tuż przed nagraniem kolejny. Jeden? Jeden, dokładnie, ale obejrzałem już więcej, w sumie 6. Jest to obecnie trwający i najprawdopodobniej ostatni odcinek, wróci sezon serialu z Archiwum X, który wrócił po powrocie, czyli był ten zeszłoroczny sezon 10, który miał 6 odcinków. Byłem pewien, że nikt nie będzie chciał go oglądać poza tobą, w związku z tym nie będzie już dalszych części. A tymczasem proszę. I zrobili to w ten sposób, że teraz jest 10 odcinków zamiast 6. Zdziwiłem się trochę, byłem przekonany, że to będzie znowu to samo. I ewidentnie jest tu problem dokładnie taki sam jak rok temu. Czyli wątek główny, kosmiczny, mitologia tak zwana serialowa, X-Filesowa, jest dosyć słaba. A to chyba nie jest problem tylko zeszłego sezonu, tylko ogólnie, znaczy, całości. Ogólnie ona była słabsza niż odcinki tak zwane Monster of the Week, ale
pierwszy odcinek tego sezonu, czyli ten, który wraca do historii o UFO i o tym, że tak naprawdę to technologia, to był taki motyw, że to, tego UFO tak naprawdę nie było tak duże, jak myśleliśmy w tych wszystkich poprzednich sezonach, to teraz jeszcze bardziej to wywrócili, bo wsadzili dwie rewelacje. Po pierwsze, że cały odcinek szósty sezonu dziesiątego to był sen agentki Scully, która miała wizję. O nie, dokładnie. O Jezu, naprawdę. A tam to się skończyło tak, że te bomby na niego leciały, tak? Nie, co? Jakie bomby? To dawno temu było. Skończyło się tym, że było UFO na moście i Scully patrzyła na nie w górę i zleciało UFO i o mój Boże, co się stanie, bo świat jest zarażony i potrzeba szczepionek i ludzie umierają i Mulder umiera. Aha, czyli to nie ten, to te poprzednie X-Files stare się skończyły tym, że rakiety leciały na człowieka palącego. Tak, to było na pustyni. Ale jednak przeżył. Ale jednak przeżył, dokładnie, okay. No, bardzo mocno przeżył i w tym odcinku się okazało, że on jest ojcem dziecka Scully, że on ją zapłodnił sztucznie, chociaż Mulder twierdził. I to było nawiązanie do jednego ze starszych odcinków, tam z szóstego chyba sezonu, gdzie była taka sekwencja między nimi, którą teraz wyjaśnili w ten sposób. Filip, czy pada tam kwestia? No, I am your father. Nie, bo jeszcze się nie spotkali z tym dzieckiem. Znaczy w sensie palacz się nie spotkał z tym dzieckiem swoim rzekomo, a Mulder i Scully się trochę spotkali, ale tak nie do końca, bo ten syn, jako że ma moc, bo on jest hybrydą, to on umie robić to, co Luke Skywalker w jednej z tych książek. Ale czego jest hybrydą? Kosmity i człowieka. To ten cigarette smoking man jest ten? Nie, kosmitą? Bo on użył, bo on nie zrobił tego. No to jak jest ojcem? To nie jest ojcem, tylko jest wymieszał swoje DNA z DNA kosmitów i zainseminował. Jezu. Tak czy siak. Bo on, ten syn, umie robić to, co Luke Skywalker w tych książkach, że potrafi udawać siebie, że jest kim innym zupełnie, w sensie, że ludzie nie widzą jego twarzy. Wszyscy ludzie na świecie. Wszyscy, wszędzie, zawsze. Maska z mocy, you know. I ten sezon właśnie robi to samo, co robił tamten, czyli bardzo słabo i jeśli chodzi o montaż, jeśli chodzi o efekty, jeśli chodzi o scenariusz, prezentuje tą główną fabułę i dużo lepiej prezentuje te odcinki, które nie są z fabułą związane i znowu, póki co, jeżeli chodzi o 6 odcinków, najlepszym odcinkiem jest odcinek szalony, obowiązkowy, szalony, crazy, funny odcinek, który żerował bardzo mocno na nostalgii, bo pojawił się również modny dosyć, mam wrażenie, w ostatnim czasie, motyw nie do końca dosłowny, ale motyw równoległych wszechświatów, to znaczy, że w innym wszechświecie jest zupełnie inny z Archiwum X i tam jest jeszcze jeden koleś, który się przedostał do tego naszego świata i Mulder i Scully go nie poznają, ale on ich poznaje i w połowie odcinka jest czołówka, która jest przerobiona na modłę tej z innego uniwersum, gdzie jest zupełnie inne hasło na koniec, nie pamiętam jakie, i jest ten ziomek wklejony w czołówkę i są sceny z odcinków starych, gdzie ten ziomek jest wklejony, że te wszystkie sprawy, które my znamy, sprawa pana Tumsa, czyli pana, co zjadł wątroby, on jest w ten ziomek, jest wklejony w ten odcinek i oni biorą takie, pamiętasz te odcinki, pamiętasz je lubić, to one są zupełnie inne. Widzisz, po każdym takim, w poprzednim sezonie było to samo, tak opowiadałeś o tym dziwnym odcinku. O człowieku jaszczurce. Tak, że miałem ochotę obejrzeć ten odcinek, po czym wróciłem do domu i stwierdziłem, że nigdy go nie obejrzę. Dokładnie. Ale przez te parę minut, gdzie tu i teraz tu jest to jestem, samo. Ten odcinek mógłbyś obejrzeć, bo on jest bardzo fajny i on jest odłączony od wszystkiego. Lecz można za chwilę zapomnę. Tak, dokładnie. Więc z Archiwum X póki co znowu jest 3 na 6, bo 6 odcinków, znaczy 7 odcinków było, a widziałem 6, więc twierdzę, że finał będzie jeszcze gorszy niż finał 9 sezonu. Może zrobią kolejny film telewizyjny na przykład. Albo zrobią kolejny film telewizyjny, ale pani Scully powiedziała, że ona już nie chce. Pani Jimmy ale masz tu wagon pieniędzy, ale nie chcesz. No dobrze, więc na tym koniec, jeśli chodzi o seriale, tu wpisałem jeszcze o filmach, o których ale nie będziemy mówić. Może tylko powiedzieć, że Cloverfield nie jest dobry. Cloverfield to jest pół bardzo fajnego filmu i pół mocno naciąganego filmu, więc w efekcie jest takie 6 na 10 z dobrego serca. W filmie Mute jest Ant-Man z wąsami. Tak, i podobno ten film Mute jest słabszy niż film Cloverfield, czego się nikt nie spodziewał, bo tak mówi zbiorowa świadomość internetu, że to jest 5 na 10 w najlepszym razie. Lecz nie mają racji. Lecz nie wiem, bo nie widziałem. No okej. Okay. Po co napisałeś? No bo chciałem nawiązać, że film, który pojawił się najbardziej znienacka, czyli pod tytułem Ej, po meczu jest film i wszyscy go obejrzeli i mówili what the fuck, dlaczego trzeci Cloverfield, naciągany Cloverfield jest najgorszy ze wszystkich, to potem się okazało, że ten Mute, na którego wszyscy czekali, czyli noir Blade Runner od faceta, który zrobił Moon, a Moon był takim mądrym, małym, fajnym filmem science fiction, to też będzie super, bo to jest jego pierwszy scenariusz. To teraz wiemy, że to był pierwszy scenariusz, kiedy on nie umiał jeszcze pisać scenariuszy podobno. Dlatego ten film jest taki sobie, bo wizualnie i aktorsko wszystko jest spoko, tylko że ta historia jest taka podobno mocno taka kulawa. Więc Muta, czyli Bez słowa z panem Aleksandrem Sarsgaardem nie widziałem. Zobaczymy, czy obejrzę. Pewnie obejrzę. Filip, Póki co Anihilacja najbardziej kręci, bo ona jest podobno zajebiaszcza i wchodzi na Netflix za 5 dni. Pani Natalie Portman. Yes. And weird stuff. Yes. Yes. Także posprzątaliśmy? Czyli chyba posprzątałem, właśnie chciałem powiedzieć, że czuję się teraz strasznie wygadany i możemy w następnym odcinku już
podejść do jakiegoś konkretnego jednego tematu, żeby wreszcie, Filip, zastosować nasz wybitny intelekt, żeby dogłębnie przeanalizować jakieś zjawisko filmowe, serialowe lub też społeczne, bo wszystkie pierdoły, które nam zaprzątały mózg do tej pory, mamy wylane, omówione, a tak, te pozostałe rzeczy, które masz filmowe na liście, a o których nie mówiliśmy, to być może, nie wiem, napisałeś na blogu, ja nie czytam. Co? O tych napisałem? Filmach, których... O The Disaster Artist nie napisałem, o Nici Widmo nie napisałem, o Cloverfield nie napisałem i o Mute też nie napisałem. Czyli nie przeczytacie również o nich na blogu naszym. Napisałem o trzech billboardach tylko, ale to już chyba nawet było wrzucone na Facebooku, więc wszyscy, którzy chcieli, to przeczytali. Hubert, kończymy 92. odcinek podcastu Hammerzeit. Bardzo dziękujemy wszystkim za uwagę i co? I do usłyszenia w odcinku 93. Wspaniale. Koniec.